Janek, jak się czujesz wracając na... No, do gotowy domu. Na 3 punkty. Kicia, jak tam? Gotowy na mecz? Zawsze gotowy. Myślę, że wykorzystałem tą szansę, choć mieliśmy w głowach troszeczkę inaczej, ale pokazaliśmy się z dobrej strony, walczyliśmy do samego końca i wywozimy jeden punkt ciężkiego terenu. Cieszę się, że pograłem, cieszę się, że wygraliśmy, cieszę się, że jesteśmy w kolejnej rundzie i to jest najważniejsze, że wczoraj zdobyliśmy punkt w Warszawie, a dzisiaj wydaje mi się, że raczej na spokojnie wygraliśmy ten mecz. Dzięki wszystkim, którzy nas wspierali w tym roku. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami w 2022 i będziecie nas dalej wspierać. I zaproście rodzinę i wszystkich, i w ogóle buziaczki, i wszystkiego najlepszego, i wesołych świąt, i widzimy się w przyszłym roku.